Jesteś osobą logiczną, racjonalną, kolega mówi konkretną i wyłączyłaś sobie kobietę, tak? Nie odbieraj agresywnych komunikatów, które formułuję do ciebie. Tylko staraj się podchodzić do tego życiowo, dobra? Chcę ci pomóc, żebyś przeprowadziła prawidłową mediację i to nam się uda. Dobra? Brawo. Możesz zwyczajnie. Powiedz mi teraz, Heniu, to jest dyrektor szpitala. To jest przewodnicząca związku. Powiedz mi, czy oni się mogą dogadać? No, nie mogą dogadać się, dlatego są strajki. Oni mogą znaleźć wspólnej koszczyzny. Usłyszeliście odpowiedź. Heniu, mam do ciebie pytanie. Czy dyrektor szpitala z przewodniczącą związku mogą się dogadać? Mogą. Dobrze. Powtórzyłem pytanie, a ona dała dokładnie odwrotną odpowiedź. Zobaczcie, co się stało. Kiedy zadałem to pytanie, ona go nie usłyszała. Albo może inaczej, ona go nie zrozumiała. Bo ona zrozumiała moje pytanie, domniemanie, czy oni w ogóle mogą się dogadać, jako odpowiedź, czy oni właśnie się dogadują. Powiedziała, nie, oni się nie dogadują, jak widzisz sam, prawda, popatrz. Wystarczyło, że powtórzyłem jej to pytanie. Ona je zrozumiała i odpowiedziała, no oczywiście, że mogą. A jaka jest prawda? Czy dyrektor szpitala z pielęgniarką, z przewodniczącą związku mogą się dogadać? Nie wiemy. Proszę? Nie wiemy. Nie wiemy? Eliza? To ty wiesz? To ja. Ania? Nie wiemy, czy się mogą dogadać? No widzisz, Aniu, od tego się zaczyna. Otóż to jest jedno jedyne założenie, które jest przypisane do mediatorów. Jedno jedyne. Jeśli w to nie wierzysz, to nie będziesz mediatorem. No przecież, jeżeli mamy, oczekujemy od mediatora, że w jakiejkolwiek sprawie się wypowie, to jest człowiek, który mówi, nadzieja umiera ostatnia. I mówi, nie ma człowieka, który z drugim człowiekiem nie może się dogadać. Ja ci powiem więcej, nawet coś dokładnie odwrotnego do tego, co powiedziałeś. Oni na 100% się dogadają. Na 100%. Bo nie ma innego wyjścia. Jedyna alternatywa jest zlikwidowanie Centrum Zdrowia Dziecka, jako alternatywa dla porozumienia. Nikt do tego nie dopuści, bo nie ma takiej możliwości. Na 100% ona z nią się dogada. Tylko pytanie, jakim kosztem? Zgodzisz się? No przecież jaka jest alternatywa? No nie ma innej alternatywy. Alternatywą jest tylko upadek tego szpitala. Ale nikt na to nie pozwoli. Co najwyżej, minister wyrzuci dyrektora i nowy dyrektor się z nimi dogada. Albo związkowcy przegrają, bądź wywalą ją i ktoś inny się z nim dogada. Ale jakoś się dogadają. Bo stronami w tym sporze jest związek zawodowy i zakład pracy. W tym przypadku nie ma możliwości, żeby się nie dogadać.